Cześć, tu Marcin z kanału Life Balance. Dieta, trening, relaksacja, zdrowy styl życia, podróże. W dzisiejszym filmie przedstawię relację z wizyty w zamku Dunluce w Irlandii Północnej. I oto mam piękny widok na zamek. Dunluce Castle. Zamek znajduje się tuż przy drodze A2 pomiędzy miastami Podróż i Bushmills. To drugie miasto znane z produkcji dobrej whisky. W XIII wieku Richard O. de Bourgh, drugi hrabia Ulsteru, zbudował pierwszy zamek w Dunluce. Kolejnymi właścicielami była rodzina szkocka Macquillan, a po przegranych dwóch bitwach pod koniec XVI wieku z klanem szkockim McDonnellów właścicielami zostali ci ostatni. W czasie, gdy trwała plantacja Ulsteru, czyli proces wysiedlenia katolików z prowincji Ulster, McDonnellom pozwolono skutecznie prowadzić własną prywatną plantację, sprowadzając szkockich osadników, aby założyli handlowe miasto Dunluce. Było to na początku XVII wieku. Wykopaliska przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat doprowadziły do odkrycia brukowanej ulicy, idącej przez miasto w kierunku zamku z kuźnią kowala. Znaleziono również polską monetę z XVI wieku, przechowywana przez kupców jako pamiątka. Przypomina o migracji Szkotów do Polski, ja jednak myślę, że to polscy podróżnicy tutaj byli. Przed nami ruiny Ważeli, gdzie produkowano różne gatunki piwa dla zamku i okolicznych miast. Na kamiennych podstawach w kształcie dziurki od klucza mieścił się duży kocioł, w którym przed fermentacją gotowano wywar. Stajnie. W budynku mieściły się konie lorda i gości. Widoczne schodki przy wejściu stanowiły platformę do wsiadania, mającą pomagać jeźdźcom dosiadać swojego konia. Kwatery. Budynek ten przeznaczony był dla gości. W skład budynku wchodziło szereg małych pokoi, z których każdy miał okno oraz kominek. Zamek wznosi się wysoko na stromych bazaltowych skałach i prowadzi do niego most. Pod zamkiem znajduje się spektakularna jaskinia Serenity. Pierwotnie na zamek można było dostać się przez most zwodzony. Później został zastąpiony przez przęsła kamienne i most drewniany. Brama wjazdowa zbudowana przez Macquillanów, a zmodyfikowana w latach 60. XVI wieku na styl szkocki z narożnymi wieżyczkami przez McDonnellów.
Po prawej stronie widzimy wzmocniony przez McDonnellów w latach 90. XVI wieku mur obronny z otworami na armaty, które zostały wydobyte z wraku hiszpańskiej galery La Girona, który zatonął przy grobie olbrzyma w 1588 roku. Dwór. Jest to pozostałość po pięknym dworku, zbudowanym przez Randalla McDonnella. Schody prowadziły na piętro, gdzie znajdowały się pokoje McDonnella. Zamek ma też swoją historię miłosną. May Frore, jedyna córka lorda Macquillana z Dunluce, została uwięziona w północno-wschodniej wieży przez swojego ojca po tym, jak odmówiła wzięcia Rory'ego Oga za męża. Pewnej dzikiej, burzliwej nocy ona i prawdziwa miłość, Reginald O'Cahan, uciekli do jaskini Serenki pod zamkiem i wypłynęli łodzią wiosłową. Po wypłynięciu w morze zerwał się sztorm i rozbił łódź o klify. Duch Maeve wciąż widywany jest na wieży w noc pełni księżyca. Miejscowa legenda głosi, że w pewnym momencie część kuchni obok ściany klifu zapadła się do morza. Według legendy, kiedy kuchnia wpadła do morza, przeżył tylko kucharz, który siedział w kącie kuchni, który się nie zawalił. Jednak kuchnia jest nadal nienaruszona i znajduje się obok dworku. Nadal można zobaczyć piekarnik, kominek i wejście do niego. Dopiero w XVIII wieku północna ściana budynku rezydencji runęła do morza. Zachowały się ściany wschodnia, zachodnia i południowa. McDonnellowie zubożeli po bitwie pod Boeing w 1690 roku, kiedy stanęli po stronie Jakuba II. Porzucili zamek Dunluce i przenieśli się do Glenarm. Zamek w muzyce i filmie. Album After the War Garry'ego Moore'a z 1989 roku zawiera utwór instrumentalny zatytułowany Dunluce. Zamek pojawił się na okładce płyty Led Zeppelin z 1973 roku Houses of the Holy. Zamek pojawia się również w serialu Game of Thrones. Dunluce pojawił się także w filmie Wasza Wysokość. The Irish Rovers, grupa muzyków z Kanady, posiada w swym repertuarze piosenkę zatytułowaną Dunluce Castle. Prace konserwatorskie rozpoczęto w 1928 roku. W tym samym roku zamek przeszedł pod opiekę państwa. I już na sam koniec ciekawostka kulinarna. Dunluce ma nazwany po nim ziemniak. Sadzeniaki zostały po raz pierwszy wyhodowane przez Jacka Clarka w 1976 roku. Dobre wczesne plony, okrągłych bulów o białej skórce i nąsiu, o doskonałym słodkim smaku, które nie rozpadają się podczas gotowania. Spróbujcie, smacznego! Dziękuję za oglądanie i zapraszam na mój kanał Life Balance. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania. Pozdrawiam! Life Balance. Dieta, trening, relaksacja. Podróże. Zdrowy styl życia.